Rozpoczął się sezon ogrodniczy. O tym, jak przygotować swój ogród, porozmawiamy z panią Danutą Kamińską. Nadchodzi wiosna, a wraz z nią sezon ogrodniczy. Jakie akcesoria są nam potrzebne do pielęgnacji ogródka? Pierwsze prace w ogrodzie wiążą się, wiadomo, to są takie prace porządkowe, więc typowo grabie, jakieś szpadle do przekopywania ziemi, sekatory do przecinania drzewek, jakieś może jeszcze opryskiwacze, takie już bardziej specjalistyczne do robienia pierwszych zabiegów ochrony roślin, ale to może w dalszej kolejności. Pierwsze w ogóle, najważniejsze, to jest wygrabienie trawnika, usunięcie jakiejś starej, zniszczonej zieleni, darni i to dalsze prace potem to już jest prace pielęgnacyjne na trawnikach, pierwsze nasadzenia, po prostu pierwsze jakieś takie już poważniejsze, bardziej prace takie typowe związane z uprawą ogrodu. To też sezon na siew warzyw i traw. Tak, teraz już się zaczyna taki najlepszy, w zasadzie pierwsze sianie traw jest najwcześniejsze. Sianie traw jest po prostu najbardziej właściwe, bo jest dużo wilgoci w glebie. Trawy kiełkują dość długo. Jeśli przyjdzie okres takiej wiosennej upałów, jakiejś suszy, wtedy jest problem, więc nie ma co się opóźniać tych prac, tylko robić to jak najwcześniej. Wtedy efekt będzie wiadomo, że najlepszy. A jakie drzewka sadzimy? Pierwsze drzewa to głównie owocowe, zaczyna się od sadzenia drzew owocowych, ale jest to również dobry termin na sadzenie wszelkich krzewów ozdobnych w momencie, kiedy ziemia już tak potem zamarzlina rozmarznie i można to wykopać odpowiednie tam dołki pod te rośliny, więc nie ma też, jest to najlepszy moment na sadzenie. Wtedy ona ma długi okres ukorzeniania, najlepszy. I zaczyna się już w tej chwili takie zainteresowanie w zasadzie wszystkimi roślinami, poczynając od takich głównie iglaków, magnolii, rododendronów, forsycji, tych co najwcześniej kwitną, takie w tej chwili najbardziej jeszcze atrakcyjnie wyglądają. Czy w ogrodnictwie nastają jakieś mody, jakieś trendy? Tak, co roku jest coś nowego, a w tym roku szczególnie, w ostatnim czasie zauważamy coraz większe zainteresowanie ekologią. W zasadzie poczynając od nawożenia takiego naturalnego typu biohumusy, oborniki, łącznie z odpowiednim wprowadzaniem płodozmianu, żeby wykluczyć jak najbardziej chemiczną ochronę roślin. Ludzie mają świadomość tego, żeby dbać o swoje zdrowie i sami w to inwestują. Coraz bardziej robi się moda na to, żeby sobie hodować samemu, nawet poczynając od wiosennych kiełków, które hodują na oknach, później rozsady, szczególnie w tym roku. Bardzo dużo było zainteresowanie nasionami pomidorów, co daje jakieś tam, wyobrażenie o tym, że będą hodować i dalej pielęgnować te pomidory z myślą o tym, żeby potem zdrowe i własnej produkcji produkty mieć dla siebie. Sałaty. W tej chwili to się już daje zauważyć, nie? I bardzo dużo nawozy naturalne. Tak, bardzo duże zainteresowanie. Coraz bardziej i to nas cieszy. Zbliża się Wielkanoc. Niektórzy pewnie zakupią Państwa rzeżuchę. Tak. Rzeżucha to jest taki tradycyjny, świąteczne warzywko, można tak to określić. Nie? Niektórzy kupują tylko dla ozdoby, ale to jest bardzo cenna roślina, wartościowa, jeśli chodzi o składniki odżywcze. Polecamy później po śniadanku też skonsumować to, bo z korzyścią dla zdrowia to będzie. A ludzie przychodzą do Państwa, proszą o jakieś porady? Tak, bardzo dużo. Praktycznie to na tym polega nasza praca, że oprócz tego, że sprzedajemy, to musimy mieć kontakt z klientami, którzy
tak dużo rzeczy się zmienia, duże w asortymencie, w wszelkich odmianach, że praktycznie trudno klientom nadążyć. No i bazują na tym, że najpierw my musimy, że tak powiem, posiąść tą wiedzę, a potem przekazywać dalej, no bo bez tego po prostu nie ma, ludzie tracą orientację, co mają kupić, jak to działa, chodzi o preparaty, czy po prostu pojawianie się nowych odmian, które są zastępowane zastępują te stare odmiany, nie? I nasza praca w naszej branży, bardzo ważna jest wiedza i rozmowa z klientami, nie? Myślę, że to ma duże znaczenie.